potem zagrajmy dalej w Albion. Będziemy rekrutować Fionaga. I ten film będzie nieco poszatkowany, ponieważ tutaj będę załatwiał parę rzeczy, których... które są po prostu oddalone od siebie na duże odległości, nie ma sensu to nagrywać. Pozbawmy Sioban wszelkiego ekwipunku, nie będzie już jej potrzebny. Te pieniądze też oddawaj. Dobrze. Niestety musimy cię pożegnać. Czy podoba ci się z nami? Chcielibyśmy, żebyś poszła swoją drogą. Czy naprawdę chcesz, abym sobie poszła? Tak. Rozumiem, jeżeli nie jestem w stanie wam pomóc. Nie jestem z tego powodu zła. Sama mówiłam, że nie jestem najlepszą wojowniczką. Od samego początku. Prawdopodobnie powrócę do Belewano. Właśnie jesteśmy w Belewano. Może spotkamy się znów. W każdym razie życzę wam wszystkiego najlepszego. Także chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że bardzo mi się podobało podróżowanie z wami. Żegnam. Odpadła. Fionag! A co ciekawe, gdybyśmy poszli do Kenget Camulos bez Sioban, znaczy bez Fionaga, to właśnie Sioban by powiedziała, że powinniśmy go najpierw wziąć do drużyny. No. Widać, rozmawiacie z Fionagiem. Czego ode mnie chcecie? Nie chcę, żeby mi ktoś przeszkadzał, chyba że jest to coś ważnego. Jakie jest twoje zajęcie? Jestem czarownikiem z Kenget Camulos, ale oddaliłem się od nich. Teraz żyję na własną kreskę. Coś ważnego. O czym chcecie ze mną porozmawiać? Czy możesz nam dostarczyć wartościowych informacji? Nie. Dlaczego powinien to robić? Porozmawiajmy o... Wyglądasz jak nauczyciel. Więc szukajcie dalej. Nie jestem nauczycielem. Co myślisz o sytuacji politycznej w tym obszarze? Nie widzę żadnych dużych problemów. Okazyjne różnice zdań są całkowicie normalne. Albo chyba, że macie jakąś inną definicję problemów. Czymś ważnym. Wyglądasz jak uczony w magii. Dobrze zauważyliście. Nie chcę ukrywać faktu, że jestem tak naprawdę magiem, ale tamte czasy już dawno przeminęły. Jednakże moje zdolności magiczne są teraz lepsze niż kiedykolwiek. Czemu się tym interesujecie? Przydałby się nam ktoś jak ty w naszej podróży. Jakiej podróży? Cóż, Tom opowiada o najważniejszych punktach swojej podróży aż do tego momentu i o przyszłych celach. To byłoby interesujące móc zobaczyć statek macierzysty. Chciałbym się do was złączyć, przynajmniej na krótki czas, jeżeli chcielibyście, abym to zrobił. Chcielibyśmy się najpierw coś o tobie dowiedzieć. Nie musicie wiedzieć o mnie wszystkiego. Byłem tutaj wychowany i później spędziłem pewną ilość czasu z Kenget Camulos. Moje zdolności magiczne pochodzą z tamtego czasu. Od jakiegoś czasu żyję tutaj na własną kreskę i robię co tylko dusza zapragnie. Naturalnie mogę wam pomóc, jeżeli się do was dołączę. Jeżeli chcesz, możesz się do nas dołączyć. Dobrze, więc się do was dołączam. I mamy klona Melfasa w drużynie teraz, który jest jeszcze gorszy od Harriet, jeżeli chodzi o walkę na odległość. No i też jest trochę lepszy od Harriet, jeżeli chodzi o walkę wręcz, ale generalnie to jest cienias. Jeżeli chodzi o walkę. Z kolei Magic Talent ma taki sam jak Syrah, czyli... O nie, Syrah ma mniejszy. Ma 99 aż. On jest, kurde, dosyć potężny jako czarownik. Dobra, co to za zwój? Fireball. On już zna ten czar. A czy zna inne czary? Za duży poziom... Za niski poziom, znaczy się... Za duży poziom czaru, ale za niski poziom postaci. Ten czar już zna. Thunderbolt. No cóż, kim jest Fionag? Fionag, mężczyzna 37 lat, Kenget Camulos, Oculo Camulos. Oculo Camulos to znaczy, że on jest magiem. Poziom 8. Punkty szkolenia 32, ale myślę, że nie ma sensu nawet ich wydawać. Dobra, wciśnijmy mu to, co Sioban wcześniej nosiła. Tą zbroję możesz ubrać, panie?
możesz, ale damy ją chyba komuś innemu. Tobie nie. Tobie. Tobie damy ciężką zbroję, a tobie damy tą zbroję. I damy to Melfasowi. A to niech trzyma sobie Sira. To też damy Melfasowi. To niech trzyma Fnag. To Fnag. To Tom. Melfas już ma takie. To może jednak Melfasowi damy, bo on jest tutaj bardziej chyba... No, mniejszą ma obronę. Dobrze. Ustawmy sobie teraz... Aha, bo kurde, oni się wszyscy odłączyli przecież. I Melfas teraz idzie na pierwszą linię. Co ciekawe. Tyfunago, to może ten, może jednak postawimy cię tutaj. Gdyż Sira jest teraz silniejsza. I to dużo, ojej. No teraz z Funagiem będzie lekki problem. Ale spokojnie. Dobra. I teraz udamy się do Kounos. A dlaczego? Dlatego, że mamy 2400 zł, a w Kounos jest gość, który uczy uderzeń krytycznych. Jeden punkt za 950 sztuk złota. Powiem jedną rzecz. Dostaliśmy 1500 zł za to, żeby zapłacić Kenget Camulos. To złoto tam nie będzie potrzebne. Mały spoiler, ale żeby nie było, że ktoś się pyta, dlaczego wydaję pieniądze, jak oni mi dali, żebym zapłacił tamtym Kengetom. Mam nadzieję tylko, że gra mi nie powie, że mamy za mało pieniędzy i nie wpuści mnie tam. No, ale miałem wycinać te fragmenty, w których nic się nie dzieje, więc już się zamykam. Jest, pojawił się ten trener. On tu jest dokładnie pomiędzy 8 a 9, dokładnie przez godzinę. I to on właśnie uczy. Tylko teraz ja się zastanawiam, czy lepiej tutaj Toma, czy Drira podszkolić w tym. Mi się wydaje, że Tom na tym więcej zyska, tym bardziej, że Drir ma już 2 punkty. Tak jest. Chcielibyśmy użyć twoich usług. Tylko 2 mogę? 1900 a sztuk złota. Kurde, mało pieniędzy mam. Kurde, jak to możliwe? Przecież tyle tych. Dobra. ...950. Czyli... kurde. Najwyżej butelki sobie kupię jakieś. Mam sporo butelek. Dobra, udamy się teraz na Gratogel. W celu zabicia potworów, które czają się tam dalej w piwnicy druidów. Przecież zostawiliśmy je nietknięte, a w każdej chwili może tam wrócić. Powitajmy The Animals! Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi z nimi nasza drużyna. Czerwone ściany znikają i bestie wychodzą. Jesteśmy w dupie! Niekoniecznie. Spróbujmy ich pojechać. Tymczasem zobaczmy też, czego to może używać nasz drogi Fnag. Na przykład kuli ognistej. Chyba nie zdążył. Harriet osiąga poziom 8 asty. Fuck! No ci są trochę, kurde, silniejsi. Dobra. Harry na tego. Fireball. Small Fireball. O, Drir jest szybszy od gościa. To bardzo dobrze. To ta kula jakoś tak dziwnie wyglądała. Teraz dobrze by było na Toma to jeszcze rzucić. A ty, teleport tutaj. Nie wiem, czy to zadziała w ogóle. Fuck yeah.
Ha, nie zadziałało. Lipa. No to zabijemy go konwencjonalnymi metodami. Au. Tutkini! Ucz się, ucz panie tego czaru, bo on ci się przyda. 180 punktów. Świetnie. Jeszcze jeden animal. O, tym razem to ten prosty. Tak jest. Z takimi to mogę walczyć. Jeszcze gdzieś chrumkają. No, są znowu ci. Przeklęta trójca. Przyspieszenie. Fuck! Skasowali mi tego, co nie mieli go skasować. Nie, to trzeba stąd uciec. Bo... No nie, to tak nie może być po prostu. On ma zdobywać tutaj punkty doświadczenia, po to go tutaj przyciągnąłem. Mam nadzieję, że oni się teraz odnowią tam. Całe szczęście te czary leczą procentowo, tak więc Funaga wyleczyło 9 punktów zdrowia Funagowi, a Tomowi już 55, prawda? Mhm. To nie miało się tak zakończyć. Kurde, znowu to samo jest. Co mam zrobić? Może nie skasuje mi go tym razem. Nie no, skasuje tego drugiego. No kurde! Czas na zmianę taktyki. Albo jeszcze inaczej. Może w ten sposób, o. Będzie lepiej. O nie, już druga grupa idzie. Save. Tym razem sobie wczytam, jak coś nie pójdzie nie po mojej myśli. No, zaatakuj mnie. No to poszło, kurde, nie po mojej myśli. Ale jeszcze nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Drier musiał krytala dostać. Dobra. Fail.
Może tego czaru się jednak lepiej uczyć, tego drugiego? No, tym razem nie zginął. Znowu jakiś błąd. Szkoda, że tylko jedna muzyka jest w trakcie bitwy, że po prostu twórcy gry nie wstawili tutaj jakichś bardziej zróżnicowanych utworów. Na pewno by to wpłynęło lepiej na ogólną jakość całego produktu. Meltos osiąga poziom i bardzo śmieszne. Nawet nie zdążyłem nic zrobić. A tego co nie możesz lać, bo mordzie ile ci się chce, ile ci się żywnie spodoba. On tutaj nie jest priorytetem żadnym. Kuźwa, no nie zginął. Zginie przy następnym. Jak oni giną, to co się dzieje? Ten taki błąd paskudny. A ten to są może. I na tym poziomie. O, jeszcze nie. Save. Tak więc dobra, myślę, że tą ostatnią grupę pokonam już poza filmem. I tam jeszcze jak wrócimy, to będziemy kontynuować dalej załatwianie tych takich pobocznych spraw. Tak więc...